Niesamowite przygody 10 skarpetek, 4 prawych i 6 lewych. Naprawdę nie wiem, gdzie się gubią. Mama patrzyła na piętrzący się na środku łazienki stos pojedynczych skarpet. Przecież do pralki trafiają zawsze 2, a potem okazuje się, że jedna gdzieś znika. Przez ostatnie lata uzbierałam ogromny wór skarpet bez pary. A to znaczy, że gdzieś w tym domu ukrywa się cała armia pojedynczych skarpet. Może pralka je pożera? Zastanawiała się Basia, nazywana przez rodziców po prostu B, bo tak było krócej. Albo co druga skarpetka rozpuszcza się w wodzie. Wydają się strasznie samotne, kiedy tak sobie leżą, westchnęła mama. Mówię ci, że to wina tej żarłocznej maszyny! Zadudniła bez bębna pralki, do której wsunęła głowę, żeby sprawdzić, czy aby nic nie zostało w środku. Być może masz rację. A jeśli tak, to jedyną osobą, która może nam pomóc, jest hydraulik. Mama podeszła do telefonu i zadzwoniła po hydraulika. Hydraulik najpierw pralkę opukał, potem wyjął filtr. Wyczyścił go, zajrzał do silnika, sprawdził pasek klinowy. Następnie poprosił o herbatę, obwąchał gumowy kołnierz, pomanipulował pokrętłami i guziczkami, podrapał się po głowę i jeszcze raz obstukał bęben. Zajrzyjmy pod spód, powiedział w końcu. Może one po prostu wpadają pod pralkę? Wspólnymi siłami wraz z mamą i małą B przesunęli urządzenie, ale nie znaleźli ani jednej skarpetki. Za to okazało się, że w podłodze jest dość spora dziura. No proszę! Twarz hydraulika rozjaśniła się w triumfalnym uśmiechu. Już wiemy, co się stało. No, ale co się stało? Zapytały jednocześnie mama i B. Zwiały cwaniary! Fachowiec wsadził palec w dziurę, ale niczego nie wymacał. Po prostu skarpety dały nogę. Nic tu po mnie, miłe panie, nie pomogę. Jeśli skarpeta wybiera wolność, to ja jestem bezsilny. Ale dokąd one uciekły? Spytała B. A tego to ja już niestety nie wiem. Ale doświadczenie życiowe podpowiada mi, że mogą być one absolutnie wszędzie. Hydraulik spakował śrubokręty, zainkasował należność, zasalutował i poszedł, zostawiając mamę i B z kolekcją samotnych skarpetek. Mam nadzieję, że nic im się nie stanie i że kiedyś wrócą do domu, szepnęła B. Będziemy na nie czekać, powiedziała uroczyście mama i objęła córkę ramieniem. Opowieść o skarpetce drugiej, która uratowała misie sieroty przed groźnym ptakiem i została misią mamą, a potem babcią. Wróćmy jednak do kosza z brudną bielizną. Tam, wśród setek kolorowych fatałaszków, pomiędzy różowymi sukienkami małej B i błękitnymi majteczkami mamy oraz zielonymi koszulami taty, siedziała sobie zwinięta w kulkę mała, szara skarpetka. Od dawna czuła się samotna w tym barwnym świecie. Jej siostra bliźniaczka, w której B zrobiła podczas wakacji wielką dziurę, została przerobiona przez mamę na gałgankową mysz. Z zacerowanej dziury powstał nosek, do którego doszyto wąsiki. 2 zielone guziki inteligentnie patrzyły dookoła, zupełnie jak prawdziwe oczka, a kawałki dżinsu zostały uformowane w zgrabne uszka. B kochała swoją maskotkę i nosiła ze sobą wszędzie, zupełnie nie zdając sobie sprawy z tego, że w tym samym czasie, gdzieś tam na dnie kosza z bielizną, ktoś usycha z tęsknoty i samotności. A druga szara skarpetka czuła się naprawdę bardzo źle. Nie możesz być ciągle taka smutna i apatyczna, przekonywała ją 5-palczasta różowa rękawiczka, jedyna życzliwa jej dusza w nieprzyjaznym świecie tekstyliów. Jeśli nie weźmiesz losu w swoje ręce, w swoje nogi, będziesz tu tkwić do końca świata. Rusz się, zrób coś ze sobą. Co prawda, to prawda, powiedziała w końcu szara skarpetka. Nie będę czekać ani chwili dłużej. Opuszczam was, słyszycie? Zawołała jak najgłośniej. Jednak ani żółty sweter, ani beżowy bezrękawnik, ani nawet zrobiony na drutach szalik nie przejęły się jej pogróżkami. Rozpaczliwie próbuję zwrócić na siebie uwagę. Prychnął tylko pasek do spodni, który zaplątał się między brudnymi ubraniami. Zgnębiona, szara skarpetka wyczołgała się więc z kosza i zniknęła w czeluści pod pralką.
szła długim, ciemnym korytarzem, który parę razy rozchodził się w dwie strony. Za każdym razem skręcała w lewo. Trochę wbrew swojej naturze pochodziła bowiem z prawej stopy. Musicie wiedzieć, że choć skarpetki wydają się identyczne, to jednak każda z nich doskonale wie, na którą stopę ma trafić i to, czy pochodzi z prawej, czy z lewej pięty, jest dla niej bardzo, bardzo ważne. Jednak nasza prawa skarpetka pomyślała, że jeśli zmieniać życie, to odważnie i całkowicie, dlatego ciągle kierowała się w lewą stronę. Wreszcie dostrzegła przed sobą pomalowane na niebiesko niewielkie drewniane drzwiczki. Ucieszyła się, bo zawsze lubiła ten kolor i uznała od razu, że to dobry znak. Popchnęła je więc lekko, a one otworzyły się bezszelestnie. Wprost na bezkresną łąkę obsypaną kwiatami w kolorach wszystkich skarpetek świata. Szara skarpetka wstrzymała oddech z zachwytu. Czegoś tak cudownego nigdy w życiu nie widziała. A potem ruszyła pędem. Między miękkie trawy, dmuchawce, dzwonki, koniczyny, kaczeńce i maki biegła, ale się zmęczyła, więc stanęła. A wtedy usłyszała cichutki płacz. Ktoś był bardzo, bardzo smutny. Skarpetka zaczęła się rozglądać dookoła, odgarniać liście, gałązki, a wtedy jej oczom ukazało się gniazdko owite z suchej trawy, a w nim 5 maleńkich myszy. Siedziały na ziemi, gryząc z głodu ogonki i chlipały żałośnie. Dlaczego płaczecie? Zapytała szara skarpetka. Bo wielki, okrutny jastrząb porwał dziś rano naszą mamę, pisnęła jedna z myszek. I powiedział, że wróci po nas, dodała druga. Jesteśmy głodne, szlochała trzecia. A nie umiemy same zdobyć jedzenia, dodała czwarta. Mamo! Wróciłaś! Krzyknęła ostatnia mysz i rzuciła się szarej skarpetce na szyję. Szara skarpetka była tak zaskoczona, że nie potrafiła wykrztusić z siebie ani słowa. Przytuliła więc tylko małą myszkę i zaczęła ją delikatnie kołysać. Potem ułożyła ją na mchu, a sama poszła po nasiona rosnącego nieopodal słonecznika. Nakarmiła nimi myszątkę i już po chwili 5 wesołych ogonków baraszkowało radośnie wokół skarpetki. Zostań z nami! Zawołała pierwsza myszka, chwytając ją za piętę. Bądź naszą mamą! Wtórowały jej siostrzyczki. Szara skarpetka z trudem panowała nad wzruszeniem. Dobrze, wyszeptała. Będę mysią mamą. A gdy na ziemię padł złowrogi cień jastrzębia, który rzeczywiście wrócił po kolejne łupy, zawołała szybko. Właśnie do środka! Wtedy myszki jedna po drugiej wskoczyły do wnętrza skarpetki, która zawiązała się na supeł i poturlała pod wielki liść łopianu, gdzie żaden drapieżnik już im nie zagrażał. Minęły lata. Szara skarpetka doczekała się wielu pokoleń mysich wnucząt. Pewnego dnia spotkała ją wielka niespodzianka. Przyjechała do niej z wizytą jej siostra bliźniaczka, sama przerobiona na mysz maskotkę. Takiej się to miejsce spodobało, że została tam już na zawsze. I wszyscy żyli długo i szczęśliwie.